Kawałek sadziny. Czy co sądzicie na ten temat? Czy drift to jest taki sport, że tylko i wyłącznie rozpoczęcie tej przygody w młodym wieku jest w stanie zapewnić dobre wyniki, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Dajcie znać w komentarzach. Materiał powstał dzięki moim wspierającym na Patronite Zborowski.de oraz ProCustom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. Już dziś spełnij swoje marzenie. Nazywam się Peter Kozłowski. Wpadaj do Akademii i naucz się ze mną driftować. Przepiękna niedziela, pogoda wydaje się, że dzisiaj będzie lepsza niż wczoraj, bo wczoraj to była jakaś po prostu masakra, lało, bo nawet nie była ulewa, to po prostu deszczu było tyle, jakby ktoś stał z wiadrem i to wszystko wylewał. Totalnie nic nie dało się tu zrobić, zawodnicy mieli problemy z utrzymaniem aut w trasie, w zasadzie były momenty, że była walka o to, żeby w ogóle utrzymać się na trasie i ją przejechać, a nie o to, żeby zdobyć jakieś punkty, ale dzisiaj miejmy nadzieję, że już będzie wszystko ok. Jakieś tam chmury są, ale miejmy nadzieję, że nic z nich nie poleci. Dzisiaj finały, za mną właśnie zawodnicy z klasy Pro AM oraz Masters robią swoje ostatnie przejazdy treningowe, no i potem wielka batalia o pierwsze punkty w sezonie 2021 Drift Open. Na starcie widzimy Jurka Tecława i Kubę Króla. Można powiedzieć, że to jest taki klasyk. Wczoraj właśnie w tych trudnych, mokrych warunkach chłopaki dali taką parę, że po prostu wszyscy tutaj o niej mówimy. Ależ Jurek Tecław bardzo ładnego leadrana miał. Naprawdę tutaj zrobił to, co powinno się w takiej sytuacji robić. Umożliwił swojemu rywalowi naprawdę pełen, mocny atak, jadąc bardzo szeroką linią. Widzimy. Inicjacja przy ogromnej prędkości w wykonaniu Kuby Króla. Jurek Tecław teraz stara się wjechać pod pachę Kuby Króla, jednak ten nic sobie z tego nie robi i jedzie konsekwentnie swoją linią. Spowolnienie, jedyna strefa zwalniania na trasie jest właśnie w tym momencie. Wchodzą zawodnicy w rondo i teraz Jurek Tecław stara się usiąść na drzwiach Kuby Króla. Bardzo blisko do kontaktu dochodzi tu. Witam pana. Dzień dobry. Co słychać? Wszystko bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Rewelacja. Okej. Okay. Czy w RFC też można driftować offroadując? Można, wszystko można. Tak? No okay. Można. Można. Dobra. Wszystko jest zajebiste. Na tej rundzie po raz pierwszy w odbudowanej jest 13. Jeżeli słuchaliście naszych wspólnych podcastów, to tam ja się opowiadał właśnie w tym pierwszym podcaście, w zasadzie w tym wywiadzie, który zaczął te podcasty, że tutaj naprawdę to auto będzie mocno przebudowane i widać, że Jasiek naprawdę pasuje mu ten cały setup, jaki tam zrobił, a więc też tutaj na tych, w tych warunkach naprawdę możemy liczyć na dobre wyświetlenia. Mikołaj, popatrzaj ładnie! Weterani są w pełni sił i naprawdę cały czas tutaj nam pokazują bardzo mocne przejazdy. W ogóle swoją drogą jestem ciekawy, co sądzicie na ten temat. Czy drift to jest taki sport, że tylko i wyłącznie rozpoczęcie tej przygody w młodym wieku jest w stanie zapewnić dobre wyniki, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Siema Gimon. Gimon robi materiał. Cześć. Jak się masz? No lepiej. Rozumiem, rozumiem. No ładnie ta trzcieska jest, nie wiem, czy widziałeś. Jak się chce, to z małą mocą można jechać linią. Mam 231 koni, bo to 3 litrówka jest z tego, co słyszałem. Wystarczy. No wystarczy, ale naprawdę chłopak ładnie jeździ. Zresztą na briefingach też sędziowie wczoraj podawali tego zawodnika właśnie, że to jest taki dobry przykład na to, jakie jest. No dokładnie, bo ja
A ty jak tam upalasz coś? Widziałem, że z Kenem ostatnio byliście na Broczynie. Ja tylko upalam kogoś. Aha. To się udostępni. Rozumiem. Pierwszego dnia, że jest sporo nowych zawodników, no i właśnie Mariusz to jest jeden z tych zawodników, który, słuchajcie, w kwalifikacjach wczorajszych pojechał niesamowicie w tych trudnych warunkach, no i myślę, że Mariusz tutaj nam się kreuje na takie odkrycie tego sezonu, bo naprawdę ta jazda jest świetna, naprawdę gratulacje, wielki szacunek. No dziękuję, dziękuję, no tak wspomniałeś mój debiut, gdzie to no coś naprawdę fajnego, dla mnie też no wymagającego, gdzieś tam dużo przygotowań, dużo stresu. Ale tak mówisz, te kwalifikacje wczoraj no, w mega trudnych warunkach, ale po prostu no, postawiłem na wszystko. Gdzieś tego doświadczenia mojego też już jest. No. Było mega dobrze, naprawdę. Jesteś, można powiedzieć, takim wychowankiem tuczem. Ja z tej strony Brusa z Procastą pozdrawiam, który tam fajnie ten projekt też prowadzi. Opowiedz parę słów o swoim aucie, o BMW 36, którym jeździsz. Tutaj silnik, widać, że naprawdę mamy, dużo pracy włożone. Mamy 54-3.0 zakute, kucyta tłoków, korb, no, customowe kolektory, dużo... Mam jakiś tam też modów, których no, jeszcze nie ogarniam, bo... Długo budowałeś to auto? Setup obecny, który jest, powstał w niecały rok. Okej, okay, tak, rozumiem. Dokładnie, więc gdzieś tam moja sfera techniczna jeszcze jest daleka od... Bo rozumiem, sam robisz wszystko, tak? No nie, silnik, początkowo pierwszy setup silnika był u Marka Winczewskiego, Winczewski Motorsport, serdecznie pozdrawiam. U niego silnik był zakupiony, złożony, gotowy, rzuciliśmy. Potem poszło trochę modów, bo jeszcze nie był zakuty. W tym momencie, no później ten etap robiliśmy już, że tak powiem, sami. Jacek Kapała, Bad Garage, Drift Team. No i co, i działa, jeździ. Można powiedzieć, dalej jest generalnie bezawaryjny. Cały ten czas treningów, przygotowań naprawdę spisał się świetnie. Teraz nasza Nataszka trochę tutaj, Natasza ma na imię. Tak, troszkę nam tutaj robiła fikołków, ale jest okej. Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, za chwilę zaczynają się finały, będę trzymał mocno kciuki za ciebie, no i życzę ci powodzenia. A jako brodacz jeszcze mam do ciebie takie jedno pytanie, nie związane z tym, jak to zaczynaj swoją brodę? 2014 rok. Pierwszy kłak. Powodzenia. Dzięki wielkie. Pogadamy chwilę z Peterem. Siema, Peter. Witam. Jak tam twoje nowe auto? Opowiadaj, bo tu wszyscy ciekawi są. Witam wszystkich. Auto sprawuje się bardzo dobrze. Dogadujecie się? Zaczynacie romansować już dobrze? To takie pierwsza randka. Aha. Ale widzę tutaj chyba ładne kwiaty będą kupione, bo tutaj dolary jak zwykle. Dolary się sypią zawsze i no potrzeba trochę dolarów na takie auto i eksploatację. Ale wjeżdżam się i mam nadzieję, że no nowe testujemy, nowe opony, nowe auto, więc wszystko jest nowe, nie? Więc okej. Okay. Trzymajcie kciuki. No. Na jakiej mocy jeździsz teraz? Na jakiej mapie? 1000. Okej, okay, ładnie. No to powodzenia. Dzięki. I to, trzymamy kciuki za Petera. O, Karolina nam tutaj buziaczki przysyła. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili, a my postaramy się znaleźć najlepsze. No i właśnie, to show niech się zaczyna. Karolina Wilarczyk w tym momencie specjalnie dla kibiców. Następny podjeżdża Peter Kozłowski swojej turbo doładowanej S15. Widzimy, że te skiery po sprężarki wystają ponad maskę, tutaj robiąc naprawdę niesamowity pokaz. Peter Kozłowski jedzie, no i chyba będzie to. Zaczynamy live strip Kasy Master, z Pawłem jesteśmy gotowi do komentowania. No i co? Zapowiada się naprawdę niezła impreza. Dawaj, kwestia.
Kwiatkowski jedzie sam. Dostaliśmy właśnie informację, że auto Marcina Neumanna uległo awarii. No niestety, wielka szkoda, że stało się to już na linii startu, ale Krzysiek Romanowski robi to teraz właśnie dla kibiców. Jego bajan, jego ostatni bieg podczas tych zawodów. I teraz Krzysiek Romanowski bardzo głęboko, aby zrobić show, aby jeszcze zadymić, ponieważ to Krzysiek Romanowski zostaje zwycięzcą 56. rundy Drift Open.